Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z podsumowaniem i recenzją pomadek z Rimmel The Only One. Jakiś czas temu, jak wiecie, otrzymałam od firmy Rimmel do testowania pomadki z tej serii i tutaj możecie widzieć szybciutko mniej więcej kolorystykę. Wiem, że od razu przypadły Wam do gustu te kolory i byłyście bardzo ciekawe, jak one się prezentują, więc w dzisiejszym filmiku powiem Wam słów kilka na temat tych pomadek oraz pokażę Wam na swatchach, jak one się prezentują. Więc jeżeli jesteście ciekawe, to serdecznie Was zapraszam do dalszego oglądania. Jeżeli chodzi o opakowanie tych pomadek, to przychodzą one do nas w takich zwykłych plastikowych opakowaniach sygnowanych marką, logiem marki Rimmel. Oprócz tego możemy tutaj na tym pasku widzieć po prostu mniej więcej, z jakim kolorem mamy do czynienia. Również na odwrocie mamy numerek oraz nazwę i też mniej więcej kolorystykę tego, jak wygląda ta pomadka. I tak dla przykładu akurat pomadka, która wpadła mi w ręce, jest to pomadka w numerku 800 o nazwie Under My Spell i wygląda ona tak na pierwszy rzut oka, jakby miała być taka fuksjowa. I jak ją tutaj sobie wysuwamy, no to możecie widzieć, że jest taka bardzo, ale to bardzo ciemna, bym powiedziała, fuksjowo-śliwkowa, więc w miarę te odnośniki kolorystyczne się sprawdzają. Oprócz tego ogromnym plusem tych opakowań jest to, że w ogóle tej serii jest to, że mają bardzo fajne, chwytliwe nazwy. Ja ogólnie przepadam w zasadzie za każdą firmą, która ma takie fajne, właśnie chwytliwe nazwy. Za chwileczkę Wam powiem, jak się nazywają pozostałe pomadki, natomiast jeżeli chodzi właśnie o to, to kreatywność w zakresie wymyślenia czegoś więcej oprócz numerku zawsze na mnie robi wrażenie. I potem może niekoniecznie jakość idzie za tym w parze, ale zawsze już jakiś pierwszy punkt do tego, aby wywrzeć na mnie wrażenie, taka firma robi. I tak też na przykład kredki do brwi z firmy Catrice. Kredka, której ja używam, ma nazwę Date with Ashton i też jest bardzo fajną, taką inną nazwą. Na mnie to zawsze robi wrażenie, uważam, że jest to bardzo duży plus. Kolejny plus, jeżeli chodzi o te pomadki z Rimmel. Bardzo mi się podoba kolorystyka, która do mnie przyszła. Przyszło do mnie łącznie 6 takich pomadek i wszystkie przyszły, mam wrażenie, w takich moich kolorach, jeżeli wiecie, co mam na myśli. Odnoszę takie wrażenie, że one po prostu wszystkie, tak jakby mnie nałożyła, tak każda by z nich do mnie pasowała. Jeżeli chodzi o te wszystkie nazwy oraz odniesienie do koloru, to wszystko Wam pokażę za chwileczkę w swatchach. A jeszcze teraz chciałabym powiedzieć parę słów dotyczących właśnie trwałości tych pomadek, wykończenia, konsystencji oraz tego, jak się ogólnie utrzymują. Jeżeli chodzi o ich kolorystykę, to tak jak powiedziałam, akurat te 6 produktów, które do mnie przyszło, uważam, że ma bardzo moje kolory. I jak możecie widzieć, one przechodzą z takiego odróżów przez gaszone, ale jednak nadal ciepłe, delikatnie pomarańczowe, takie brzoskwiniowe kolory. Znajdujemy tutaj również właśnie taki kolor fuksjowy oraz znajdujemy też kolor właśnie takiego, bym powiedziała, takiej sepi. Jest to taki brązik, bym powiedziała, troszeczkę zgaszony, ale nadal właśnie jest to bardzo ładny kolor i też uważam, że bardzo mi pasuje. Jeżeli chodzi o konsystencję, to pomadki te nakładają się bardzo, ale to bardzo i niesamowicie kremowo, więc jest to bardzo takie przyjemne, również nawilżające uczucie na ustach, co jest ogromnym plusem, ponieważ nie nakładają się tempo, nie trzeba się przy tym napracować, ale ich konsystencja kremowa ma również jeden swój minus, którego się dopatrzyłam, mianowicie taki, że mają tendencję do wylewania się poza obręb ust, co dla niektórych osób może być problematyczne, ponieważ jak wiemy, żadna z nas nie lubi raczej mieć ani wrażenia, że jest rozmazana, ani tym bardziej mieć racji, że jest rozmazana, jeżeli chodzi o pomadkę. Ja na przykład bardzo na to zwracam uwagę i osobiście bardzo mnie to stresuje, kiedy mam na ustach pomadkę, której ryzyko może być takie, że się ona rozmaże. W związku z czym no tutaj jest to dość spory minus, natomiast ja znalazłam na to rozwiązanie i rozwiązaniem jest to, żeby po nałożeniu tej pomadki odrobinkę odcisnąć ją w chusteczkę i wtedy pierwsza rzecz, zyskujemy jeszcze bardziej matowy efekt, a druga rzecz jest taka, że zbieramy ewentualny nadmiar, który mógłby się nam rozmazać i rozwiązujemy ten sam problem potencjalnego wylania się pomadki poza obszar ust. Także tutaj minus jakoś jest, powiedzmy sobie, do ogarnięcia. Jeżeli chodzi o kolorystykę, to tak jak mówię, kolorystykę myślę każdy by sobie znalazł dla siebie, bo są tutaj takie dość ciepłe tony, ale też takie na pograniczu ciepłego z zimnym. Są tony takie bardziej dzienne, kolory, które możemy sobie używać do tego, aby przy takim zwykłym makijażu właśnie prostym, dziennym, który ogranicza się tylko do makijażu oczu, możemy sobie dodać szyku właśnie kolorem ust, który będzie żywy,
który doda nam właśnie takiej świeżości, ale możemy też się wystroić na przykład na wieczór i zaszaleć z ciemnymi ustami lub też po prostu, jak to się mówi, na czerwony dywan, czyli użyć sobie takiej klasyki, czyli pięknej czerwonej pomadki, która moim zdaniem jest bardzo zbliżona do pomadki z Golden Rose, która jest numer 15, a ta pomadka się nazywa Revolution Red i ma kolor 500. Jest bardzo, ale to bardzo szykowna, naprawdę taka pomadka po prostu w sam raz na czerwony dywan. Po prostu taka, wiecie, bardzo elegancka, klasyczna pomadka, która dopełni każdy makijaż tak, że będzie wyglądał po prostu zabójczo. Także jest to ogromny plus. Jeżeli chodzi o utrzymywanie się tych pomadek, to powiem Wam szczerze, że no tutaj bym oceniła to w skali od 1 do 10 na 5. Dlaczego? Dlatego, że one generalnie się bardzo szybko zjadają i oprócz tego, że się bardzo szybko zjadają, to powiem Wam szczerze, że jest tak, że jeżeli ja na przykład, nie wiem, czy to może to jest tak, że to jest mój po prostu odruch, który ja mam, ale ja zawsze jak zjem, to jednak wycieram całą pomadkę i nakładam ją po prostu na świeżo, bo tak się czuję komfortowo i wiem, że przedłużam tym samym też swój taki psychiczny komfort co do tego, ile ona mi się będzie trzymać, także zawsze po piciu, po jedzeniu po prostu wolę iść poprawić całkowicie od zera i mieć święty spokój. Ale jeżeli chodzi też o tą pomadkę, to ciekawe w niej jest to, że ona się, bym powiedziała, wręcz wżera w usta. Więc też to jest taki troszeczkę minus, może plus, zależy co, jak kto woli tak naprawdę, ale ona jakby zjada się warstwa wierzchnia, a to, co nam się wżarło w usta, tak można powiedzieć, no to zostaje na tych ustach. I tutaj dla tych, którzy uważają to za atut, jest to atut, ponieważ wtedy można sobie tylko delikatnie te usta odcisnąć na chusteczce, poprawić i tak naprawdę nie potrzebujecie od nowa wszystkiego obrysowywać i tak dalej, bo to macie, tylko musicie to jakby uzupełnić. No ale dla tych osób, które gdzieś tam, tak jak ja, mają takie, wiecie, korby psychiczne, że po prostu coś może się później dziać, przemieszczać, ważyć, to zdecydowanie na pewno nie jest to plus. I jeszcze jedna jest taka rzecz, bo ona właśnie bardzo się ten pigment wżera i to też jeszcze jedna uwaga jest taka, że trzeba uważać, jak się właśnie maluje usta, ponieważ podczas malowania ust, jeżeli gdzieś, nie daj Boże, poza kontur, te usta Wam się wyjedzie, Wam się ta pomadka poza kontur ust, to też ta pomadka się wżera swoim pigmentem w skórę naokoło ust, więc też może być ciężko potem to doprowadzić do ładu i składu, zwłaszcza jak macie już wykonany cały makijaż twarzy, wiecie, o co chodzi, to może po prostu później być troszeczkę problematyczne. Jeżeli chodzi o kolory, to tak jak Wam mówiłam, teraz Wam je pokażę, więc może tutaj, jeżeli chodzi o swatche, to wiecie, to są przebitki, więc ja nie wiem dokładnie, w jakiej kolejności ja to tam mam pokazane, natomiast wszystko Wam to opiszę. I może zacznę po prostu w takiej, wiecie, od najjaśniejszego do najciemniejszego. Więc pierwsza pomadka nazywa się Pink Me, Love Me w numerku 100. I ta pomadka jest takim typowym dzienniakiem, powiedziałabym, jest to taki delikatny, zgaszony róż, ale z takim ciepłym podtonem. Wygląda ona bardzo ładnie na ustach, jest bardzo delikatna, subtelna. Jeżeli chodzi o jej wykończenie, to one mają takie wykończenie na pograniczu matu i satyny. Dają nawilżenie, dają troszeczkę takiej poświaty, która odbija światło. Natomiast jeżeli odciśniemy je w chusteczkę, no to wtedy one się po prostu robią matowe i jest to bardzo fajna opcja dla tych z Was, które po prostu bardziej wolą mat. Więc to jest taki bardzo fajny dzienny kolor. Kolejny kolor, który uważam, że jest w miarę kolorem dziennym, aczkolwiek no to już zależy też co kto woli. Jest to kolor, który w opakowaniu wygląda na dość ciemny, jest to kolor numer 600 Peachy Beachy. Kolejny kolor również uważam, że może być kolorem dziennym, ponieważ jest również taki bardzo zgaszony i taki, bym powiedziała, stonowany, ale znowu w opakowaniu wygląda na dość ciemny, natomiast na dłoni wygląda bardzo delikatnie, jak możecie widzieć. Uważam, że to jakby kwalifikuje tą pomadkę właśnie do tego, aby uznać ją za dzienną, taką spokojną i stonowaną. I teraz przechodzimy do trzech takich już ciemniejszych pomadek i może zacznę od tej czerwonej, szykownej, eleganckiej, klasycznej czerwieni. Jest to pomadka o nazwie Revolution Red numerku 500 i ona wygląda tak, jak Wam wcześniej pokazywałam, czyli jest taką typową, klasyczną czerwienią. I powiem Wam szczerze, że jest to też jednocześnie najbardziej matowa konsystencja i wykończenie z tych wszystkich pomadek, które właśnie posiadam. Teraz mi się przypomniało, że one w ogóle mają taki zapach takiego troszeczkę ogórka czy aloesu. Jest to takie bardzo przyjemne, aczkolwiek też nienachalne, więc dla tych z Was, które za bardzo nie przepadają za zapachami, też mam nadzieję, nie byłoby to nic męczącego.
Kolejny kolor jest to kolor Easy Does It numer 710. I to jest właśnie kolor, który ja nazywam sepią. Inni nazwaliby go pewnie brązem. Ten kolor jest moim zdaniem takim bardzo wykwintnym kolorem. Nie umiem tego nazwać, ale niesamowicie mi się takie zdjęcia makijaży podobają na Instagramie. Też na przykład do tego makijażu, który mam teraz, pasowałby ten kolor, chociaż wtedy już ten makijaż byłby taki bardzo drag queen i byłby taki dość, no bym powiedziała, zadziorny. Ale kolor ten jest bardzo ładny i kiedy macie delikatnie pomalowane oczy, to dodając sobie takich ust po prostu szałpał, bomba. I ostatni kolor to kolorek Under My Spell, czyli numerek 800. Więc jest to kolorek Under My Spell i widzicie go tutaj. I to jest taka bardzo ciemna fuksja, powiedziałabym taka śliwka węgierka. Bardzo mi się ten kolor podoba, jest niesamowicie napigmentowany. Musi niesamowicie szykownie wyglądać na ustach. Ja go chyba jeszcze nie miałam, aczkolwiek nie pamiętam. Musiałabym sobie to chyba jeszcze raz nałożyć, żeby sobie przypomnieć. I kolor ten wygląda po prostu bosko i obłędnie. I właśnie te kolory ciemniejsze zauważyłam, że one mają taką strukturę, że jak się je nałoży, to one właśnie są bardziej matowe, niż te wszystkie pozostałe jasne pomadki, więc akurat te kolory właśnie trzy są, szczególnie do mnie przemawiają, chociaż są ciemniejsze, bo właśnie mają takie bardziej matowe wykończenie. I to jest fajne, tak się one prezentują na swatchach. I powiem Wam, że ogólnie kolory są bardzo fajne, i generalnie pomadki te uznaję za taki dobry, że tak powiem, produkt wypuszczony właśnie przez markę Rimmel. Także postaram Wam się przedstawić plusy i minusy właśnie tych pomadek. Także mam nadzieję, że wyczerpałam temat, mam nadzieję, że filmik okaże się dla Was przydatny i być może uda Wam się dokonać wyboru, jakie kolory zakupić, lub też może Wam się uda zdecydować po prostu, czy właśnie taka konsystencja będzie Wam odpowiadała. Jeszcze jedna ważna, istotna pewnie kwestia dla wielu z Was jest taka, jaka jest cena tego produktu. Otóż jedna taka pomadka, koszt jej to 29,99, więc myślę, że jak za produkt, który jest produktem drogeryjnym, to cena jest może troszeczkę wygórowana, natomiast myślę, że jeżeli się taki produkt sprawdza i fajnie się go użytkuje, to myślę, że jest to cena przyswajalna. Także to by było na tyle, dziewczyny. Dziękuję Wam bardzo dzisiaj za oglądanie. Koniecznie dajcie kciuka do góry, jeżeli ta recenzja okazała się dla Was przydatna, a my widzimy się w kolejnym filmiku. Życzę Wam samych pozytywnych emocji oraz pozytywnej energii oraz fajnego wejścia we wiosnę. Życzę Wam wszystkiego dobrego i widzimy się w kolejnych filmikach, także trzymajcie się ciepło, pa!